Halo, halo, witam wszystkich. William Wallace pojawił się w Rise of Kingdoms już tydzień temu, wiem, ale dopiero dzisiaj powiemy sobie o tym, jak pozycjonujemy go w obecnej mecie w Rise of Kingdoms. Tak, minęło już trochę czasu. Wcześniej odcinki się nie pojawiały, dlatego nie pokazywałem, jak ten William Wallace wygląda. Teraz zaczynam trochę nadrabiać, już to. Pojawiał się, kiedy walczyłem w Kingslandzie, to też pojawiał się ten William Wallace właśnie z Liucze, więc wiem o co chodzi, ale wiadomo, że nie będę wam nawet pokazywał tych raportów z walk, bo w takiej regularnej walce to wiadomo, różnie to bywa. Czasem ktoś ucieka, a ja go atakuję, no i raport mam świetny. Czasem jest na odwrót, wtedy mam raport beznadziejny i na podstawie takich raportów ciężko powiedzieć. Ciężko też nawet powiedzieć na podstawie tego, co ludzie mówią, bo naprawdę porozmawiacie z trzema różnymi osobami i powiedzą wam trzy różne rzeczy. Oczywiście, no dobra, można powiedzieć, że ktoś tam jakimś jest autorytetem w pewnej dziedzinie i jest w stanie coś tam powiedzieć, więc z tych jakby powiedzmy informacji, które gdzieś tam dostaję właśnie od tych innych YouTuberów i tak dalej, też tym gdzieś będę się posiłkował. No i przede wszystkim wyniki raportów, testów, które zrobił Cheese Ghoul. Super, jestem mu wdzięczny. Oczywiście link do całego filmiku, gdzie pokazuję te raporty i więcej tych raportów, zostawię tutaj w opisie, bo to jest bardzo pomocne. Swoją drogą tak chciałem nadmienić, że zobaczcie, że pojawił się też ten młody Scipio i nie ma raportów. Zwykle Cheese Ghoul robił taki filmik, że wiecie, tam rally i testy i tak dalej. Tym razem tego nie zrobił i to jest wow. Chyba zdaje mi się, że też jest gdzieś tam na wakacjach, ale zobaczcie, jak tego nie ma, nagle pojawia się nowy dowódca i tak jakby nie ma za bardzo informacji. Ale ja też postaram się pozbierać i pokazać właśnie z tym Scipionem młodszym, no bo też go mam tam odblokowanego, mogę tam parę rzeczy pokazać, więc dzisiaj zajmiemy się głównie raportami, gdzie, z kim ten William Wallace może być parowany, jak go rozłożyć gdzieś tam w tej piechocie. Myślę, że to i tak już zajmie nam dużo czasu, więc talenty, jeśli chodzi o rąbnięcie, zrobię później. Myślę, że też gdzieś tam po drodze będą jeszcze inne tematy w okolicach tego, o czym będziemy dzisiaj mówić, ale tak jak mówię, nie chcę za dużo rzeczy robić naraz, żeby ten odcinek znowu nie był zbyt długi. Tak czy inaczej, jest tutaj sporo rzeczy do omówienia. Także zaczynamy. No, bohaterem odcinka będzie dowódca, którego ja, zobaczcie, mam dopiero dwie rzeźby. Ja jakoś się nie spinałem, bo jakoś mi super bardzo nie zależało, więc tylko robiłem te darmowe kręcenia, no i tak udało mi się gdzieś tam dwie rzeźby zdobyć. Po drodze gdzieś tam sobie odblokuję, o tym też będę mówił, jakie ja mam na niego plany. Jeśli chodzi o te umiejętności, to mówiłem już w poprzednim filmiku, także zapraszam, można sobie u mnie wyszukać i tam opowiadam o umiejętnościach. Tutaj już tego nie będę po prostu robił znowu, żeby niepotrzebnie nie przedłużać, bo filmik na ten temat u mnie już po prostu jest. Dlatego przechodzę od razu do raportów, do testów, które, tak jak już mówiłem, wszystkie mam od Cheese Ghoula. Tych raportów oczywiście już teraz jest więcej, ale to wiecie, no nigdy nie wiadomo, kto jakie raporty robi. Niektórzy robią bez ekwipunku, inni z ekwipunkiem. Te tutaj będą z ekwipunkiem w miarę takiej, powiedzmy, meta ekwipunek. Raczej z tych lepszych, także to też myślę, że będzie fajny test. Jaki wolicie oglądać, to już zależy od was, ale tak jak mówię, ja bym się jakoś tak fantastycznie tymi raportami znowu nie posiłkował. Dobra, przejdźmy już po prostu do tych raportów. Pierwszy, który mamy, to jak widzicie, jest William i Liucze kontra Guan Sipio. No i tutaj widzimy, że no William z Liucze zrobili z Guana tutaj po prostu jesień średniowiecza. Wydaje mi się, że ogólnie tutaj jest kwestia też tego, tych obrażeń od rąbnięcia. Ogólnie, nawet jakbyśmy tu dali Liucze z Aleksem, to Guan i Scipio dostaliby raczej oklep. W ogóle ten motyw właśnie Guan-Scipio, on jest spoko, jeśli chodzi o zadawanie obrażeń do momentu, kiedy nikt was nie bije. Ale kiedy zaczynają się obrażenia, w ogóle używanie Guana jako pierwszego raczej nie polecam. Jeszcze będę do tego wracał. Po prostu wszyscy od razu was atakują. Wiadomo, że ten wynik też nie jest jakoś taki super miarodajny, ponieważ Guan i Scipio polegają na obrażeniach obszarowych, a nie takim jakby pojedynku jeden na jednego. Wiadomo, William Wallace praktycznie nie ma tych obrażeń obszarowych, Liucze ma, ale no jest to jakby troszeczkę inny marsz, tak czy inaczej, no zdecydowanie lepszy, tak? Czyli jeżeli używacie na przykład cały czas jeszcze Guana Scipio, to możecie sobie zobaczyć, jaka jest różnica, że jednak będzie ta różnica i wydaje mi się, że ona gdzieś będzie się pogłębiać. I wydaje mi się, że jeżeli ktoś używa jeszcze tego
Kombo właśnie u siebie. Guan Sipio to powinien się zastanowić, żeby coś tutaj zmienić, a jak mówię coś, to mam na myśli Guana przede wszystkim, no bo Sipio Prime jeszcze myślę cały czas jest całkiem spoko, ja go też zresztą używam. Tak czy inaczej, no widzimy, że jest naprawdę mocno. Kolejny test, który mamy, to jest Williams Lucze kontra Lucze Alex. Bardzo popularny, nie wiem czy nie nawet najpopularniejszy kombo teraz piechoty, przed pojawieniem się Williama oczywiście. No i widzimy, że William Lucze wygrywają. Tego się też można było dosyć spodziewać, no bo jednak jest to nowy dowódca. Trudno, żeby był gorszy od Alexa, więc no wygrywają, wygrywają tak dosyć, tak żeby się opłacało dla niektórych go zrobić, ale znowu nie ma jakiegoś niesamowitego szału. Także jest to zwycięstwo, jest to zwycięstwo gdzieś tam zdecydowane, ale nie zniszczyli ich tak jak tego Guana, którego widzieliśmy przed chwilą. Więc to też daje do myślenia, że najprawdopodobniej najlepszym obecnie kombo, jeśli chodzi o piechotę, jest właśnie William i Liucze. Nie ma tutaj co prawda porównania Liucze-Gorgo, to też byłoby ciekawy test, ale takiego testu po prostu nie było. Widziałem jeden tam, że była użyta Gorgo, ale nie patrzcie na to na filmiku czy z góry, on sam o tym mówi, że Gorgo nie miała ekwipunku. Więc jak Gorgo nie miała ekwipunku, to w ogóle nie ma co patrzeć na ten raport. Ja nawet go wam nie będę pokazywał, bo uważam, że to jest bez sensu. Tak? Tak samo nie będę pokazywał raportów, które też tam miał, gdzie William nie był wymaksowany. No bez przesady, tak? No jeżeli ma być to w jakikolwiek sposób miarodajne, ja bym tu nie chciał, żeby ktoś się zasugerował, bo wiecie, obejrzy filmik, nie bardzo będzie słuchał tego, co ja mówię i nawet nie zauważy, że gdzieś tam ktoś jest niewymaksowany albo bez ekwipunku i później się będzie sugerował właśnie takimi wynikami. Okej, przejdźmy sobie do kolejnego raportu. No i tutaj widzimy, że piechota, nawet ten najlepszy marsz piechoty dostaje oklep od Huo i Newskiego. Tego też się można było spodziewać, ponieważ Huo Newski to jest taki typowy marsz na jeden na jeden, tak? Gdyby tu był Belisarius, to podejrzewam, że ten wynik mógłby być jeszcze lepszy na korzyść właśnie kawalerii. I co? Tutaj myślę, że musimy się już przyzwyczaić do tego, że to, co kiedyś było, że wiecie, że piechota bije kawalerię, a łucznicy biją piechotę i tak dalej, całe to takie kółko każdy każdego, to już chyba od tego odchodzimy. Tak to przynajmniej wygląda. Wydaje mi się, że bardziej wchodzimy w taką metę, że kawaleria jest właśnie świetna w tych pojedynkach jeden na jeden, łucznicy mają te obrażenia obszarowe, ale koniec końców kawaleria w tych pojedynkach jeden na jeden praktycznie no, wygrywa z każdym. Tak, wygrywa z łucznikami, jak widzimy tutaj wygrywa też z piechotą. I dopóki nie zmieni się podejście jakby twórców gry, jeśli chodzi o te obrażenia, jak one są zadawane, to myślę, że tak będzie, no bo te połączenie Huo Newski czy tam Huo Belisarius naprawdę jeden na jeden to z nimi wygrać jest nie sposób. No i tutaj widzimy, że piechota niestety przegrywa. No jeżeli by jeszcze wygrywali z kawalerią, która ma, wiecie, stricte obrażenia na jeden cel, no to to już byłoby naprawdę grubo, bym powiedział. I kolejny raport, i to jest znowu to, co mówiłem wcześniej, tak? Czyli nie ma się co przyzwyczajać, bo oto przepraszam, piechota bez problemu rozbija w pył łuczników. Najpopularniejszy ten marsz, który jest teraz, czyli Zygel Jan Herman, po prostu no, dewastacja tego marszu to jest. I łucznicy tutaj wyglądają bardzo słabo. Znowu, Zygel i Herman to jest marsz, który polega na obrażeniach obszarowych. Tak, nie takim pojedynku jeden na jednego, więc tutaj znowu podobnie to, co mówiłem o Sypio, ale jak sobie popatrzymy na ten pierwszy raport, to w sumie nie ma aż tak dużej różnicy między tym Sypio, Guanem i Sypio, a tym, co widzimy tutaj z Geliangiem i Hermanem, tak? Te numery nie różnią się aż tak bardzo, więc widzimy, że właśnie, no jeżeli marsz polega bardziej na tych obrażeniach obszarowych, to dostaje oklep, ale wcale to nie znaczy, że Zyge i Herman to jest marsz słaby. No ale tutaj rzeczywiście trzeba to przyznać, nie wygląda to dobrze. I chyba już w ogóle takie coś podejście teraz, że o łucznicy biją piechotę, nie wygląda to tak w ogóle, tak? Nieciekawie pod względem łuczników, czyli przynajmniej na przykład dla mnie. Kolejny raport, który mamy, to jest pojedynek z Newskim i Joan. No i tutaj widzimy, że Newski i Joan dostali też oklep. I to dosyć poważne. Jak widzieliśmy wcześniej, że kawaleria wygrała, to tutaj widzimy, że jednak przegrywa. No ale znowu Newski i Joan to już jest dosyć stare kombo, tak? No bo jeszcze mamy właśnie Huo, mamy Belisariusza w kawalerii. Moglibyśmy takie testy robić sobie z jakimiś takimi starszymi dowódcami. Cały czas oczywiście Newski i Joan to jest bardzo często używane kombo.
Ech, no i widzimy, że ono tutaj obrywa. No ale to jest też w miarę, powiedziałbym, zrozumiałe, tak? Znowu, to są nowi dowódcy. William Wallace dopiero wszedł do gry. Liucze też niedawno. Ech, oboje, i William Wallace, i Liucze wyszli później niż Nevsky i Joan, więc no, wydaje mi się, że to jest w miarę zrozumiałe, że nowsi dowódcy są lepsi od starszych, ale tutaj jeszcze zachowany jest ten jakby trend, że piechota bije kawalerię, ale to nie bardzo jest kwestia jednostki, tylko wydaje mi się po prostu kwestia stażu tych dowódców. No i teraz widzimy zmianę, bo wcześniej, jak pokazywałem raporty, to zawsze William Wallace był na pierwszym miejscu, czyli tutaj były te talenty odrąbnięcia, które William Wallace ma. A tutaj widzimy raporty, w których pierwszy będzie Liucze. I co ciekawe, okazuje się, że nie ma tak dużej różnicy pomiędzy Liucze jako pierwszym i Williamem Wallace'em jako pierwszym. Czyli oni tak czy tak, czy użyjecie Liucze pierwszego, czy Wallace'a jako pierwszego, to oni i tak będą bardzo dobrzy. Więc spoko, pokazuje to, że talenty ataku są naprawdę mocne i pokazuje to, że te talenty odrąbnięcia nie są taką, wiecie, wow, mega metą. Przynajmniej tak się wydaje. Ja bym chyba mimo wszystko używał Wallace'a jako pierwszego, nie wiem, tak, żeby po prostu te talenty odrąbnięcia gdzieś tam wykorzystać, bo to jest fajna rzecz i nowa, ale pokazuje to na raportach i tamtych raportów było więcej, że naprawdę jest to czasem kwestia przypadku, który wynik będzie akurat lepszy. Tutaj widzimy porównanie Scipio-Liucze, wygrywają i widzimy, że tutaj Liucze, nie mam tych wszystkich porównań, ale możecie mi wierzyć na słowo, albo jak nie, to zobaczyć sobie na tym filmiku Uczyć Gula, że rzeczywiście nie ma aż tak dużej różnicy, którego użyjecie jako pierwszy. Obie opcje są po prostu bardzo dobre, tak więc. No myślę, że tutaj też, jeśli chodzi o talenty, to jest różnica w talentach. Tutaj wiadomo, że u obu będziemy używać tej formacji łuku. To będzie bardzo ważne, no bo oboje mają obrażenia odrąbnięcia, więc tutaj już nie opłaca się absolutnie używać klinu czy jakiejś innej formacji, tylko po prostu łuk i jeszcze raz łuk, więc tu ważne, żeby też mieć te uzbrojenia na formację właśnie łuku. Przechodzimy do kolejnego raportu. No i tutaj zaczyna się już trochę jakby taka dywersyfikacja. Chodzi o to, żeby co byśmy zrobili, jeżeli nie chcemy używać Liucze z Williamem. O tym jeszcze będę mówił trochę później w podsumowaniu. Ale jest taka opcja i zobaczcie, tutaj mamy Scipio z Williamem jako drugim dowódcą i zobaczcie, spokojnie klepią Guana i Scipio Prime. Tak? I to różnica jest naprawdę duża. To jest to, co mówiłem wam wcześniej, że jeżeli ktoś ma jeszcze Guana i używa i chciałby go wymienić, czy tam właśnie macie jedno kompo piechoty i to jest Guan Scipio, to ja bym się szczególnie zastanowił. To znaczy, może nie inwestowałbym akurat Williama, tylko zrobiłbym Liucze wtedy, ale jednak Guana bym wymienił, bo zobaczcie, nawet już ten William jest lepszy od tego Guana. Ja wiem, że Guan to są obrażenia obszarowe, wiem, że to jest te wyciszenie, ale uwierzcie mi też, Guan, co tego na raportach tutaj nie widać, ale jak będziecie w bolu i będziecie mieli marsz z Guanem, to naprawdę wszyscy po prostu tego Guana będą atakować jako piersi, bo wiedzą, że on jest dosyć słaby, a do tego, że jest słaby, to jeszcze robi to wyciszenie, więc naprawdę ja sam bardzo często atakuję Guana. Jak tylko widzę, że Guan się pojawia, to jazda na niego. Więc no, nie jest to, powiedziałbym, teraz już taki dobry marsz, raczej się od niego wychodzi. Ja nie jestem fanem używania tego i myślę, że w piechocie gdzieś tam ten Guan, mimo tego reliktu, mimo tego muzeum, jednak będzie wychodził. Wiem, że niektórzy fanboje Guana tutaj będą protestować, ale no nie wiem, ja mam po prostu takie osobiste wrażenie. Kolejny raport, który mamy, to zobaczcie, znowu jest ten Scipio z Williamem, tylko tym razem kontra Scipio z Liucze. I zobaczcie, jak wyrównany jest to wynik. Co pokazuje, że nie trzeba koniecznie używać Williama Wallace'a tylko z Liucze, żeby był dobry. To jest chyba bardzo ważna informacja dla graczy piechoty, że można ich podzielić. I o tym jeszcze będę też mówił później, ale ten wynik było nie było jest dla mnie zaskakujący. Tak, wiadomo, że William Wallace nie ma obrażeń obszarowych, Liucze je ma, więc znowu będzie to duża korzyść Liucze, tego w tym raporcie nie widać. William Wallace jest skoncentrowany jednak na obrażeniach na jeden cel, ale to pokazuje, że to jest dowódca, którego gdzieś tam też możemy sobie w ten sposób użyć. No i mamy jeszcze Williama Wallace'a z Aleksandrem kontra Scipio i Liucze. I to też jest raport, który pokazuje, że można. Tak? Jeżeli teraz bardzo popularny jest ten Liucze Alex, to William Alex wydaje się, że też jest opcją.
On tu przygrywa z Scipio i z Liucze. Ten marsz będzie miał oczywiście bardzo duży minus, bo nie będzie miał w ogóle obrażeń obszarowych. Chodzi mi o William Alex, ale wydaje mi się, że jest to takie combo, którego moglibyśmy używać. Czego najbardziej żałuję w całych tych testach? Do tego, że nie ma tutaj Gordo. Bo myślę, że Gordo tutaj wcale nie byłaby gorsza, na przykład od tego Aleksandra. Może nawet byłaby lepsza, gdybyśmy tutaj zrobili właśnie combo William Wallace i na drugim miejscu Gorgo. To myślę, że mogłaby sobie poradzić nawet lepiej albo równie dobrze. Z tym, że wiadomo, Gorgo jesteśmy wolniejsi, tak, nie mamy tych dodatków, które Alex daje, ale wydaje mi się, że same obrażenia w sobie byłyby większe. No i wiadomo, znowu te obrażenia odrobnięcia są tam do zrobienia. No i dobra, jakie teraz będzie podsumowanie tego wszystkiego, co mamy? Gdzie nadaje się William Wallace? Wydaje mi się, że tak. Pierwsza rzecz. Jeżeli mielibyśmy mieć tylko jeden marsz piechoty i miałby to być najlepszy marsz, to wydaje mi się, że na ten moment najlepszym marszem piechoty mimo wszystko będzie William Wallace i Liucze. Mimo tego, że William Wallace nie ma obrażeń obszarowych, które ma na przykład Scipio Prime, to jednak wyniki są dużo, dużo lepsze. I chyba gdybym miał tego dowódcę, to bym po prostu używał. Bo wiecie, ja gram jednym marszem piechoty i używałbym takiego marszu. Tylko tutaj bardzo ważna rzecz, jeżeli już używacie takiego marszu, to musicie pamiętać o tym, żeby używać tutaj nie właśnie klinu, który ja mam, tylko używać wtedy tej formacji łuku. No i tutaj jest pytanie, czy w formacji łuku macie dobre uzbrojenia, żeby go używać? Myślę, że dużo osób już sobie nazbierało gdzieś tam uzbrojenia na tą formację łuku i na piechotę, nawet jakieś inskrypcje i tak dalej, żeby to działało, bo będzie tutaj to bardzo ważne, żeby używać właśnie takiej formacji z Liucze, a nie żadnej innej. Bo inaczej no będzie to po prostu słabiej, tak? Więc tutaj jest na pewno kwestia tego, żeby tą formację mieć, żeby mieć dobre uzbrojenia. No, ekwipunek to akurat nie ma takiego znaczenia, więc jeden albo drugi. Tylko to wtedy, jeżeli używacie tylko i wyłącznie marszu jednego piechoty. Oczywiście wiele osób nadal powie tak jak ja, czyli moim głównym marszem jest Liucze, Scipio Prime i ja sobie ten marsz zostawię i dla mnie to nie jest problem, że nie mam Williama Wallace'a. Dla mnie te obrażenia obszarowe nadal jest to bardzo dobry marsz do używania w polu. Ja nie jestem skoncentrowany na piechocie i dla mnie nie jest to takie ważne, żeby mieć najlepszą absolutnie metę, jeśli chodzi o piechotę. Wiadomo, gdybym miał złotych rzeźb 3000, to zrobiłbym Williama Wallace'a i używałbym go w polu zamiast Scipio Prime. Ale nie mam, więc uważam, że jeżeli ten marsz macie i koniecznie nie musicie koniecznie inwestować w tego Wallace'a, to możecie sobie go spokojnie na razie zostawić. Koniec końców, i tak wydaje mi się, że te obrażenia od odrąbnięcia, ta formacja łuku gdzieś tam przylgnie do piechoty i coś tam trzeba będzie zmienić. I ja podejrzewam, że kiedyś jednak z tym afrykańskim Scipio Prime się niestety pożegnam. Ale to jeszcze przyjdzie na to czas. No ale dobra. Większość graczy piechoty będzie miała teraz trochę zagwozdkę. No bo okej, okazuje się, że ten marsz, który teraz właśnie mamy, Liucze i William Wallace, to jest najlepszy marsz w grze. Tylko że do tej pory wielu takich nieoczywistych dowódców mogło być używanych właśnie dzięki temu, że mieliśmy Liucze. Liucze otworzył drzwi wielu dowódcom piechoty, o których już zapomnieliśmy, na przykład takim jak Aleksander, na przykład takim jak Gorgo, która przecież jest bardziej związana z garnizonem, a w powodzeniu mogła być używana w polu, mógł być używany ze Scipio Prime i tak dalej, i tak dalej. I teraz, jeżeli użyjemy Liucze z Williamem, to blokujemy sobie te drzwi, tak? Czyli używamy dwóch dowódców, okej, mamy wtedy najlepszy marsz, ale musimy wtedy kombinować, co zrobimy dalej. I powiem wam, że później jest naprawdę ciężko. Bo później wychodziłoby na to, że musicie jako drugi marsz użyć Guana i Scipio Prime, co przed chwilą mówiłem, że nie polecam. No naprawdę, to jest tak, to jest dobry marsz, dopóki was nikt nie atakuje, ale jak zaczną was atakować, a najprawdopodobniej zaczną was atakować, to jest naprawdę już, kurczę, słabo. Więc jeżeli grać by już na dwa marsze piechoty, to ja bym to już wtedy rozbił. Tutaj oczywiście będzie wielka kwestia tego, jakich macie dowódców, bo jeżeli ktoś ma jeszcze Sargona, no to wtedy może sobie pokombinować trochę inaczej. Może Sargona sobie zrobić Scipio Prime i nie musi wtedy używać Guana. Więc to też jest opcja na dwa takie marsze. Wydaje mi się, że to by było całkiem spoko. Ale no nie wiem, wydaje mi się, że Sargona tak wcale znowu dużo osób nie ma. I co można by jeszcze innego zrobić? Wydaje mi się, że spokojnie można rozbić tych dowódców i można używać dalej na przykład Liuczem z Aleksandrem, albo Liucze można używać dalej sobie z powodzeniem w Gorgo.
A Williama Wallace'a można przypiąć właśnie albo do Sypie Prime, albo do Aleksandra i wtedy też mamy takie dwa marsze. Jeżeli chcielibyśmy grać dwoma marszami piechoty, to raczej rozbiłbym tą parę i używał właśnie w jakimś takim kontekście, jak tutaj widzimy. Gdybym miał powiedzieć na trzy marsze piechoty, to już byłoby znowu, kurczę, ciężko, żeby coś takiego dobrać, tak? Może użyłbym wtedy tego Scypiona młodszego, ale tutaj nie jest on zbyt dobry w polu. Tu w ogóle prostuję, bo ostatnio raz, jak robiłem odcinek, to zapomniałem o tym, że te punkty życia w drugiej umiejętności, one nie są, wiecie, aktywne poza mobilizacją. Więc szczerze, wydaje mi się, że to jakby eliminuje tego gracza, tym bardziej, że nie mamy tutaj znowu obrażeń obszarowych. I wydaje mi się, że to nie będzie jakiś super grajek, jeśli chodzi o walkę w polu. Może będzie niezły, ale to nie powiedziałbym, że będzie jakiś w ogóle świetny. Więc tutaj o nim nie myślę, jeśli chodzi o parowanie. Może gdzieś tam mógłby się przydać, ale wydaje mi się, że jednak byłoby to trudne. Więc co można by zrobić, gdyby to były trzy marsze piechoty? Gdyby to były trzy marsze piechoty, to chyba zrobiłbym coś w stylu, wiecie, na przykład, nie wiem, Liucze Gorgo. William Wallace, Alex, albo na odwrót, William Wallace, Gorgo i Liucze, Alex i no i Guan Sypio. Tak, no to wtedy, jak już trzy marsze musimy mieć, to coś w tym stylu, a najlepiej by było nie Guan Sypio, tylko Sargon Sypio. Jakoś w ten sposób ich połączyć i Guana już niestety odstawić, zostawić gdzieś tam z boku. O czterech, pięciu marszach to już nie będę mówił, bo wtedy raczej trzeba by, wiecie, raczej trzeba by kombinować z tymi dowódcami, takimi uniwersalnymi, czyli oczywiście jeszcze możemy Scipio połączyć z Hondą, na przykład są takie opcje tam z Mehmetem, moglibyśmy o tym wszystkim pomówić, ale jak się trzymamy tylko i wyłącznie dowódców piechoty, to ja zostawiłbym to w ten sposób. I tak to wygląda z mojej perspektywy, już sobie zaglądam, no i mówiłem, że ten odcinek bez tego już będzie długi, już widzę, że jest dosyć długi. Także postaram się już skończyć. Dajcie znać w komentarzach. Jestem bardzo ciekawy, co myślicie, bo to mimo wszystko jest jeszcze cały czas świeży dowódca. Nie podpalajcie się, ale znowu za bardzo w tych komentarzach. Pamiętajcie, że tutaj dużo jest kwestia domysłów. Tak jak mówię, każdy ma swoje zdanie i spoko, fajnie, możemy o tych zdaniach porozmawiać, możemy trochę popolemizować. Myślę, że może coś nawet ciekawego i twórczego z tego wyjść. Także bardzo spoko, jak macie jakieś fajne raporty do pokazania, jakieś opcje, szczególnie właśnie jestem zainteresowany takim parowaniem William Wallace Gorgo. Jak to by wyglądało? Czy to jest dobre waszym zdaniem połączenie? Także tutaj będę czekał na informacje z waszej strony. A z mojej strony na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się i do usłyszenia jutro. Cześć.